Konopie znane są ludziom od zarania dziejów, a nawet wcześniej. W czasach prehistorycznych osiągały wysokość nawet kilkudziesięciu metrów. Ziemię pokrywały wtedy lasy konopne. Dzięki wykopaliskom wiemy, że uprawiano je już około 10 tysięcy lat temu. Ich właściwości wychwalali chińscy imperatorzy i lekarze. Własne poletko konopne miał sam Jerzy Waszyngton. Nalewką z kanabis raczyła się królowa Wiktoria. Resztki zioła znaleziono w fajkach Szekspira. A ojciec światowej motoryzacji Henry Ford wykorzystał konopie siewne do stworzenia pierwszego ekologicznego samochodu. Konopie mają 25 tysięcy odkrytych zastosowań. Kolumb odkrył nowy ląd na okręcie, którego olinowanie wykonano z włókna konopnego. Na papierze z pulpy konopnej Gutenberg wydrukował Biblię, a ojcowie założyciele Stanów Zjednoczonych spisali na nim Deklarację Niepodległości. Tkanina konopna posłużyła pewnemu niemieckiemu emigrantowi, Lewi Straussowi, do wyprodukowania trwałej odzieży roboczej, czyli popularnych dżinsów. Z nasion konopi powszechnie tłoczono olej spożywczy. Bogate źródło dobroczynnych pierwiastków, witamin oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 w idealnej proporcji 1:3. W medycynie ludowej naszych przodków konopie służyły jako środek łagodzący bóle brzucha i zębów, stymulujący produkcję mleka u karmiących matek, poprawiający apetyt czy nasenny. Cannabis sativa są rośliną uprawną. Nie potrzebują dobrej ziemi, rosną nawet w trudnym klimacie. Do ich uprawy niepotrzebne są pestycydy, bo same zagłuszają chwasty i odstraszają szkodniki. Ich mocny system korzeniowy doskonale spulchnia glebę. Dzięki temu mogą być siane na wałach przeciwpowodziowych. Co więcej, w korzeniach pozostałych po ścięciu znajduje się dużo składników odżywczych, co korzystnie wpływa na żyzność. Są doskonałym przedplonem dla wielu zbóż i roślin uprawnych. Oprócz tego mają bardzo cenną właściwość. Wyciągają metale ciężkie i toksyczne substancje z gruntu. To sprawia, że idealnie nadają się do oczyszczania skażonych terenów. Pochłaniają również bardzo dużo CO2 podczas wzrostu, poprawiając jakość powietrza. Te wszystkie korzyści sprawiają, że konopie siewne są jednymi z najbardziej ekologicznych i użytecznych roślin na świecie. Konopie od tysięcy lat nieodłącznie wiązały się ze zrównoważonym postępem, ekologią i zdrowiem. I mimo usilnych nacisków grupy lobbystów, które w 1937 roku słynną ustawą marihuanową na lata zatrzymały rozwój produktów na bazie konopi, ostatnie lata i badania udowadniają, że ta magiczna roślina nie powiedziała ostatniego słowa i ma nam jeszcze wiele do zaoferowania. Konopie siewne, cannabis sativa, zwane także konopiami włóknistymi, są cenną rośliną przemysłową, dostarczającą włókna oraz nasion, z których tłoczony jest olej konopny. Wartościowymi składnikami konopi siewnych są także kannabinoidy, grupa terpenów fenolowych. Kannabinoidy wzbudzają zainteresowanie w farmacji i medycynie, ponieważ wykazują aktywność terapeutyczną, na przykład przeciwzapalną, antyoksydacyjną, antydepresyjną i przeciwnowotworową. W konopiach zidentyfikowano około 100 kannabinoidów. Do najważniejszych, bo występujących w największym stężeniu, należą tetrahydrokannabinol, THC, cannabidiol, CBD oraz cannabigerol, CBG. Kannabinoidy łączą się z receptorami komórek nerwowych, podobnie jak neuroprzekaźniki. W organizmie człowieka są dwa typy receptorów, CB1, występujący głównie w układzie nerwowym, oraz CB2, obecne w układzie odpornościowym. Receptory CB1, CB2 i kannabinoidy tworzą układ endokannabinoidowy. Endokannabinoidy nie są magazynowane jak inne neuroprzekaźniki, lecz wytwarzane w odpowiedzi na depolaryzację błon komórkowych i napływ jonów wapniowych. Są one transportowane do komórek i rozkładane przez hydroksylazę amidów kwasów tłuszczowych
i lipazę monoacetyloglicerolową. Endokannabinoidy stymulują neurogenezę, odgrywają rolę w regulacji apetytu, kontroli ciśnienia tętniczego, koordynacji ruchowej oraz opanowaniu emocji i odczucia stresu. Niedobór endokannabinoidów może być zarówno przyczyną, jak i skutkiem wielu chorób, na przykład w zespole wrażliwego jelita i niektórych chorobach psychicznych, a zaburzenie ich uwalniania może powodować i nasilać zespół stresu pourazowego, fobie i różne formy przewlekłego bólu. Kliniczne interwencje, które poprawiają działanie układu kannabinoidowego, polegają na podawaniu środków wpływających na aktywność receptorów CB1 i CB2, poprawiających przebieg syntezy ligandów lub hamujących ich rozkład. Jednym z najlepiej poznanych fitokannabinoidów znajdujących się w konopi jest CBD, czyli cannabidiol. To legalna substancja aktywna konopi o bardzo szerokim spektrum działania. W przeciwieństwie do THC, tetrahydrokannabinolu, nie ma on działania psychoaktywnego. Jest w 100% legalny i nie jest sklasyfikowany jako substancja narkotyczna. Właściwości CBD. CBD ma właściwości neuroaktywne i neuroprotekcyjne. Zwalcza zaburzenia neurodegradacyjne i psychiczne. Regeneruje komórki nerwowe w organizmie. Stymuluje układ nerwowy. Przeciwdziała i zapobiega neurodegeneracji. Działa rozluźniająco i przeciwspastycznie. Atakuje i niszczy komórki nowotworowe. Hamuje namnażanie się komórek raka. Innymi słowy, prowadzi do apoptozy, czyli samobójstwa komórek nowotworowych. Redukuje stres oksydacyjny. Spowalnia i zapobiega starzeniu się komórek i tkanek. Wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu, chroni przed wolnymi rodnikami. Ma też szerokie właściwości przeciwzapalne. Hamuje proces zapalny, zwalcza stany zapalne, zapobiega powstawaniu zapalenia. Uśmierza ból, łagodzi i likwiduje bóle w całym organizmie. Może być stosowany zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Otrzeźwia i oczyszcza umysł, zwalcza psychozę oraz lęki, wycisza i uspokaja. Działa odprężająco oraz relaksująco. Ułatwia zasypianie i zapewnia dobry sen. Redukuje nudności i wymioty. Pobudza pragnienie oraz apetyt. Wpływa na prawidłowy metabolizm organizmu. Posiada silne właściwości bakteriobójcze. Unicestwia bakterie i zapobiega ich rozmnażaniu. Spowalnia ich wzrost. Zapobiega rozwojowi chorób grzybicznych. Zabija pleśń i grzyby. Łagodzi i likwiduje objawy alergii. Pobudza naturalną odporność organizmu. Stymuluje stan homeostazy. Przyspiesza gojenie ran. Zwalcza choroby skóry i odmładza naskórek. CBG nie jest środkiem psychoaktywnym. Podobnie jak inne kanabinoidy, wykazuje działanie uspokajające i relaksujące, przeciwbólowe i przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i przeciwdrobnoustrojowe oraz w umiarkowanym stopniu przeciwgrzybiczne. Wspomaga leczenie alergii, łuszczycy i innych problemów skórnych. Jego silne działanie zwalczające patogeny sprawia, że wykazuje skuteczność w walce z takimi drobnoustrojami jak Staphylococcus aureus, czyli wyjątkowo szkodliwa odmiana gronkowca złocistego. Pojawiają się również doniesienia o wpływie antydepresyjnym oraz przeciwdziałającym nadciśnieniu. Istnieje również ogromne zainteresowanie korzystnym wpływem kanabigerolu w walce z nowotworami. Jak dotąd najlepsze zastosowanie zaobserwowano w walce z nowotworem prostaty, jamy ustnej, sutka, wątroby oraz rakiem nabłonkowym u człowieka. Liczne badania stwierdzają zależność pomiędzy działaniem CBG a zawartością pozostałych kanabinoidów. Również istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy działaniem CBG a zawartością terpenów. Związki te ściśle ze sobą współpracują i na siebie oddziałują, zyskując tym samym jeszcze większą skuteczność w łagodzeniu dolegliwości. Terpenoidy działają dość silnie i wdychane z otaczającego powietrza przy stężeniu na poziomie jednocyfrowych nanogramów na mililitr wpływają na zachowanie zwierząt, a nawet ludzi. Wykazują one wyjątkowe działanie lecznicze, które może znacząco przyczyniać się do tzw. efektu synergii, entourage effect, leczniczych ekstraktów na bazie konopi. Na przykład limonen wykazał współdziałanie z CBG i CBD, promując proces apoptozy w komórkach raka sutka, a mircen, terpenoid obecny w chmielu, współdziała z CBG i CBD, blokując karcynogenezę w raku wątroby wywołanym przez aflatoksyny.
Z kolei linalol, terpenoid występujący w lawendzie, wydaje się współdziałać z CBD i CBG w leczeniu lęku. CBC i CBG wykazywały także działanie synergiczne w towarzystwie innego terpenoidu, tlenku kariofilenu, naturalnego związku obecnego w melisie lekarskiej, działając przeciwgrzybiczno na poziomie porównywalnym z dostępnymi w sprzedaży lekami takimi jak sulkonazol czy cyklopirox. Również CBGA wykazuje właściwości synergiczne z terpenoidami występującymi w melisie lekarskiej, działając jako środek odstraszający owady i antyfidant, dzięki czemu stanowi obiecującą alternatywę w ochronie upraw i warzyw przed owadami i pasożytami.